20 maja o godzinie 20 w polkowickim kinie został zapoczątkowany nowy cykl spotkań muzycznych Music Evenings. Na dobry początek zaprosiliśmy śląski zespół Cocotier. Grupa powstała w 1999 roku w Katowicach. Obecnie tworzą go Andrzej Krośniak – gitara, Klaudiusz Kłosek – trąbka, Tomasz Mucha – skrzypce, Oskar Ludziak – bas, Sebastian Szebesta – cajon, darabuka – konga. Muzyka, którą wykonują, to fuzja flamenco, jazzu i muzyki folk w świeżych, oryginalnych i urzekających aranżacjach. Publiczność szczelnie wypełniła salę kinową, która została zaaranżowana tak, by wszyscy mogli swobodnie delektować się dźwiękami płynącymi ze sceny. Koncert został bardzo dobrze przyjęty przez polkowickich miłośników dobrej muzyki, którzy wytrwale i głośno domagali się bisów. Po występie zapytaliśmy muzyków o historię zespołu, instrumenty, inspiracje oraz plany na przyszłość. Fajnie, cisza, spokój, ta scena tak jest, tylko człowiek tam gdzieś widzi, gdzie tutaj ktoś tam gdzieś, ale ta w ogóle cisza, nie? Że my to w sumie tak, częściej gramy w takich warunkach, gdzie jest po prostu głośno, nie? Gdzie jak gdyby nie ma tego elementu takiego, że każdy dźwięk jest w ogóle słyszalny, nie? A tutaj po prostu wszyscy siedzą. Chociaż tu też dobrym pomysłem są te stoliki ustawione pod sceną. To stwarza taką atmosferę nie tylko teatru, tylko jest takie w połowie atmosfera kawiarni jakiejś. To też ułatwia jakby kontakt, nie że siedzą ten zakład, który wykupił właśnie tutaj spektakl. No skład to był taki, że na początku to było w ogóle trio gitarowe, że były dwie gitary i gitara basowa. Ludwik Konopko na gitarze, Adam Głośnicki na gitarze basowej i ja na gitarze. I na początku było słowo, a potem było trio. I potem trzeba było to trio jakoś nazwać. A ponieważ jest tak, że jak sobie statek nazwiesz, tak ci będzie pływał. Więc po długich różnych debatach wyszło, że Cocotier, nie? Czy Cocotier to jest palma kokosowa, ale to jest w zasadzie idiom mieć palmę na jakimś punkcie, nie? Pierwsze trio oczywiście po tam iluś tam latach zaczęło się chybotać i rozpadać, potem się znowu łączyło, znowu ktoś się tam pojawiał nowy, i w efekcie jest tak jak jest w tej chwili, nie? Że właśnie, że jest gitara, trąbka, skrzypce, bas, instrumenty perkusyjne. Na początku te instrumenty właśnie dodatkowe, typu na przykład trąbka, skrzypce, dochodziły do utworów już zrobionych w trio, a potem pojawiły się już w kolejnych utworach na płycie, ponieważ ograliśmy się jakby w tym składzie najpierw przed nagraniem. Ten karmik dla ptaków, na którym siedzę, to jest cajon. Pochodzi z Peru, jest używany we flamenco od lat 70., bardzo popularny już instrument w tej chwili. W Europie i nie tylko, i generalnie to tyle. A darabuka, na której gra metalowa, to jest bardziej Bliski Wschód, Turcja. I ja właściwie częściej i więcej grałem muzykę tego typu. To nie jest tak, że to instrumentarium jest przypisane do jakiegoś konkretnego stylu muzycznego, tylko one wynika po prostu, znaczy nie to instrumentarium, tylko ta muzyka jest. Każdy utwór jest inny, każda kompozycja ma jakieś inne korzenie swoje, nie? Tu jest utwór reggae, tutaj jest jakieś a la flamenco, tutaj jest potem jakaś fasolanka, która tam miasteczko Twin Peaks, coś tam, tutaj jest nagle Mr. Bean, tutaj jest za chwilę Pika Pika, sroka, która przyleciała gdzieś tam na dach, tu jakiś idzie kotek na śpiewanko i to po prostu jak gdyby żyje zupełnie swoim życiem, nie? To jest kwestia tego, co się wymyśli, na jaki wpadnie się pomysł, co jak gdyby od strony takiej, co sobie człowiek wyobrazi w ogóle, skąd to się wzięło, bo każdy ten utwór to nie tylko, że on jak gdyby powstaje sam z siebie, że są dźwięki, akordy, tylko on ma swoją w ogóle historię, nie? I o tej historii to najlepiej opowiadają w ogóle tytuły tych utworów. Inspiracją jest cała muzyka w ogóle światowa, jakakolwiek, która może wszystkie być... odcinki Jasia Fasoli. No. Tak, znaczy, na początku ta muzyka była bardzo muzyką gitarową. Właśnie teraz jest jakby pewien przełom w brzmieniu zespołu, ponieważ, tak jak Andrzej mówił, to zaczęło się od trio, ale zawsze były dwie gitary. Jeszcze w zeszłym roku tak, graliśmy zawsze z drugą gitarą i to był taki motor, to tam, nie wiem, najprościej można było jakieś odnośniki do flamenco, ale oczywiście nie, ponieważ jest tam, w tej muzyce jest dużo stylów muzycznych. No teraz jest odejście jakby właśnie od tego drugiej gitary. Chcą być słodni, bogaci i mieć duże samochody. Bardzo miło to było grać. Zapraszamy już wkrótce na kolejną odsłonę nowego cyklu Music Evenings.